za akcent Motoserce? Motoserce jest to akcja skierowana do wszystkich ludzi, którzy chcieliby pomóc dzieciom. Chodzi o oddanie krwi, chodzi o to, żeby powiedzmy jak najwięcej tej krwi zebrać. Jest to akcja organizowana w całej Polsce. Organizują to kluby motocyklowe Bydgoszcz, Bractwo Bydgoszcz i Feniks Bydgoszcz. Celem akcji jest zbiórka krwi. Krew chcemy zbierać dla dzieciaków. I właśnie motocykliści z całej Polski postanowili taką zbiórkę zorganizować. Chcemy to zorganizować na Starym Rynku, właśnie gdzie się znajdujemy, koncert, gdzie wystąpią dwa zespoły, kilka turniei i dla motocyklistów i również dla osób z całej Bydgoszczy. Zapraszamy wszystkich, nie tylko motocyklistów, ale wszystkich sympatyków do po pierwsze oddania krwi oczywiście, a po drugie do udziału w samym tutaj finale tej akcji. Finał będzie 4 kwietnia w sobotę tutaj na Starym Rynku. Jest wyznaczona stacja krwiodawstwa na ulicy Markwarta w Dawnym Pogotowiu w Bydgoszczy i tam każdy chętny może się zgłosić, oddać krew, wpisać się na listę i każdy, kto odda tą krew, będzie oczywiście uczestniczył w losowaniu atrakcyjnych nagród tutaj na Starym Rynku. Główną nagrodą, że tak powiem, jest rower trekkingowy o dużej dosyć wartości, także no taki dodatkowy argument do tego, żeby tą krew odebrać. Mamy zamiar razem z Bractwem Maltańskim pokazać zachowanie się podczas wypadku. Głównie chodzi o to, że bardzo często podczas wypadku w grę wchodzą nerwy i wtedy, żeby zrobić powiedzmy wszystkie poszczególne etapy, czyli czy ściągać ten kask, czy nie ściągać, czy położyć powiedzmy tego poszkodowanego. To wszystko będzie pokazane na rynku i uważam, że jest to akurat fajna rzecz, bo tak powiem przygotuje do, no bądź co bądź, może się każdemu zdarzyć taka sytuacja. 24 miasta w całej Polsce, 32 kluby biorą udział, także jest to naprawdę potężna masa ludzi, około 2000 osób, które będą koło tego, tak powiem, to przygotowywały.